Dobry pasterz. Dzisiaj była mowa o pasterzu w kościele. Pan Jezus powiedział: owce postawię po lewej, po prawej stronie, tak? A kozły po lewej. A się zastanawiam, kozły, tak jakby te kozły były gorsze od owiec. To o co tu chodzi? Jakieś przesłanie jest. Bo kozły no to raczej rodzaj męski chyba, a owce to rodzaj żeński, ale to tak tylko moje domysły. Zwróćcie Państwo uwagę, że wszystkie wojny na świecie to raczej wymyślają kozły, a nie owce. Nie? I tu pewnie chodzi o to, żeby mieć tą łagodność taką niewieścią, bo niewiasta ma więcej łagodności. Są wyjątki, wiadomo, nie? Na przykład Maksymilian Kolbe, jako drugie imię, dodał sobie Maksymilian Maria Kolbe, żeby zaakcentować swoją łagodność. Łagodność. Być łagodnym. Cichy i pokorny sercem. No tam na zachodzie dochodzą wieści, że tam Kościół troszeczkę, jakby powiedzieć, tak jakby nie jest taki gorliwy. To ja mam taki apel, można to skserować, zrobić stop klatkę, zrzutkę, zdjęcie, wszystko idzie zrobić. Młode pokolenie to się zna. Żeby to zdjęcie rozpowszechnić w całej Europie, w Ameryce Południowej, Północnej i na całym świecie. To jest jasny dowód, że Jezus Chrystus jest jako król. Jako król. To jest piękne zdjęcie, to jest cudowne. Zieleń, płaszcz czerwony. Tu ma insygnia królewskie. Buławę, jabłko, koronę. I nad Chrystusem w kroślu ukazuje się anioł. Proszę bardzo. Jest. Ukazuje się. To, gdy mówiłem o koronawirusie i mówiłem o tym, że Jezus Chrystus jest zdrojem wody żywej. Tak. Dzisiaj jest piękne. Połowa lipca. Wszyscy są szczęśliwi. Może tak dzisiaj zamiast rozważań, to powiem swoje dwa wiersze. Litanie do Boga Ojca. Pierwszą. Nie mówię to, żeby się przechwalać, bo Pan Jezus powiedział, żeby nie przechwalać się modlitwą. Ale zastanawiam się, czy na przykład kosmonauci, jak byli na Księżycu, to czy tam jakoś modlitwę odmówili. Nie przypominam sobie, ale może. Powiem to, ale zaznaczam, nie przechwalam się. Tutaj na moście, bo jesteśmy na plaży, onurkowałem, kiedyś w wojsku byłem płetwonurkiem i teraz na bezdechu. Zanurkowałem przy tym palu, który podtrzymuje cały pomost. Tam jest chyba 3 metry gdzieś około. Może nie cała, ale gdzieś będzie 3 metry głębokości. Zanurkowałem i będąc na dnie, trzymając się tory, odmówiłem litanię do Boga Ojca. Na dnie jezioraka. Także kosmonauci będąc na Księżycu zatknęli flagę amerykańską, a ja będąc na dnie jezioraka odmówiłem litanię do Boga Ojca. I teraz ją powiem. Boże Wszechmogący, który nad wszystkim panujesz, wszystko stworzyłeś pięknem i wielkością imponujesz. Imponujesz. Wszystko możesz. Jesteś we wszystkim, co żyje. Jesteś, będziesz, zawsze byłeś. Istnieje miłość, bo Ty jesteś miłością. Istnieje wieczność, bo Ty jesteś nieskończonością. A my, zawieszeni nad przepaścią nicości w kosmosie, wołamy: Ojcze, litości. To jest moja litania do Boga Ojca. Do Boga Ojca. Jeszcze może jeden wiersz. Kąpać się w morzu nocą. Potem pić kawę z termosu pod kocem. Z aniołami, z rozwianymi włosami. Na plaży. Tym wszystkim nas Bóg Ojciec obdarzył. Kąpać się w morzu nocą. Potem pić kawę z termosu pod kocem. Oglądać o wschodzie słońca
zorzę rano powstającą. Z aniołami, z rozwianymi włosami na plaży. Tym wszystkim, całą przyrodą nas Bóg Ojciec obdarzył. Tam taka scena w tym wierszu, moim poemacie, zawarłem z aniołami z rozwianymi włosami. W filmie kiedyś takim dawnym, Miasta Aniołów, była taka scena, że aniołowie stali na plaży i wschodziło słońce, aniołowie. Potem to oni znikali. I tam była taka piękna piosenka, melodia. Ja ułożyłem do tej melodii z filmu Miasto Aniołów własne słowa. Na koniec zaśpiewam. To przykazanie ja dziś daję wam, byście się miłowali, jak ja miłuję was. To przykazanie ja dziś daję wam, byście się miłowali, jak ja miłuję was, miłuję was. Niedzieli anieli.